Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcja Divina w trzecią niedzielę w ciągu roku, która jest niedzielą Słowa Bożego, ustanowiona przez papieża Franciszka. Po raz trzeci. Ksiądz Robert Laskowski, ksiądz Józef Maciek. Witajcie. Ksiądz Robert Muszyński. Rozważamy Ewangelię świętego Mateusza, rozdział 4, werset od 12 do 23. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Na drodze ku morzu, za Jordanie, Galilea pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie. Mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. Rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawiwszy sieci, poszli za nim. Idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie, i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Wydaje się, że kontekst dzisiejszej Ewangelii jest ważny. Skoro mamy niedzielę Słowa Bożego, więc też warto popatrzeć na, jak to się klasycznie robi, że zanim wejdziemy głęboko w lekcję Divina naszego tekstu, patrzymy na konteksty bliższe, poprzedzający i następny. Poprzedzający kontekst to kuszenie Jezusa na pustyni, ten słynny dialog, te trzy sugestie kusiciela, jeżeli jesteś Synem Bożym. Czyli od razu widzimy, jak Jezus nas też wprowadza dzisiaj w to źródło tego trwania przy Nim i tej mądrości, dzięki której możemy rozpoznawać też kuszenie demona. W pewnym sensie tak. Można powiedzieć, że tu jest diagnoza stanu, w jakim jest ludzkość. Tak. Bo pytanie demona się właściwie koncentruje na tych trzech wymiarach naszego życia. Na czym opierasz swoje życie? Jak wygląda twoja relacja do twojej historii? Tak. I czego pragniesz? Tak. I to za każdy z nas, każdy człowiek tutaj właśnie jest chwytany przez diabła, bo opieramy się na rzeczach, które nie dają bezpieczeństwa i życia, bo każdy z nas w swojej historii ma jakieś miejsca, które by chciał uciec i które są dla niego po prostu, które zieją śmiercią, go zabijają. Nie chcemy wspominać tych historii trudnych. No, na końcu nasze pragnienia, które... Wróci ten temat za kilka tygodni w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Nie? Tak, ale będziemy głębiej w to wchodzić. Dlaczego tutaj ale jest to ważne w tej Ewangelii? Ważne jest, bo Jezus nie stąd, ni zowąd nie krzyczy: nawracajcie się, nie? Albo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Daje tutaj odpowiedź, co mamy zrobić, aby faktycznie nie dać się zwieść, tylko nawracać się, czyli całym swoim życiem słuchać Pana. To nawrócenie to nie jest jakaś tylko metanoja, przemiana czegoś, ale to całkowita zmiana. Czego Jezus usuwa się do Galilei? Jest w Nazarecie. W całej Ewangelii Mateusza jest kilka takich momentów, kiedy Jezus właśnie usuwa się. Jest użyty taki techniczny termin anachorein, odsunąć się gdzieś na miejsce pustynne, powiedzmy, ustronne, anachoreza taka, prawda, czyli odejście, które ukazuje pewien ciekawy proces,
rozchodzenia się dróg między Panem Jezusem a oficjalnymi przedstawicielami judaizmu, a synagogą po prostu, prawda? Gdzie Jezus pociąga za sobą uczniów, którzy w pewnym momencie muszą też wyjść z synagogi i bardziej i mocniej jeszcze to podkreśla święty Jan Ewangelista, żeby wejść do tej nowej owczarni Jezusa, prawda, którą jest Kościół. I widzimy, że zobaczcie, nie da się jakby tylko starego przymierza upudrować, coś tam zmienić. To nie jest na miarę ludzką. Jezus zaczyna już drogę ku temu życiu nowemu, które my już otrzymujemy w Duchu Świętym. I dlatego musi wyprowadzić tych uczniów z synagogi, bo tam się już nie da coś poprawić, trzeba to wypełnić i całkowicie zmienić. A tutaj jeszcze nie ma uczniów, bo mamy pierwsze powołania. Tak, tak, ale mówimy, ale Jezus usuwa się z Nazaretu, bo tam go nie chcą słuchać. Sygnałem dla pierwszej anachorezy jest przede wszystkim uwięzienie Jana. Uwięziony został głos, który paradoksalnie uwalnia słowo, prawda, pisane wielką literą. Osoba Jezusa jest tym słowem Boga. On podejmuje swoją działalność. To uwięzienie Jana jest pierwszym aktem sprzeciwu tych swoich, do których przyszło Słowo Boże, mówiąc janowym językiem z prologu, sprzeciwu wobec tej światłości, która wkracza w nasz ludzki świat. To po pierwsze, a po drugie, w Nazarecie, o tym będzie później, prawda, że Nazaret odrzucił go, jednak Łukasz, jak wiemy, umieszcza na samym początku działalności publicznej to odrzucenie Jezusa, wyrzucenie z Nazaretu. Właśnie swoi go nie przyjęli, prawda? Osiadł w Kafarnaum. Mnie tak zastanawiało trochę na marginesie, na zasadzie dygresji, gdzie osiadł Jezus w Kafarnaum, skoro dopiero za chwilę spotka pierwszych uczniów, prawda, Piotra, Jana. Wiemy, że potem Piotr zaprosi go do swojego domu. Ten dom stanie się domem Jezusa, istnieje do dzisiaj, przynajmniej miejsce. Gdzie wtedy osiadł Jezus, nie? W Kafarnaum, przy wejściu na teren klasztoru franciszkańskiego, tam gdzie jest synagoga Jezusa i dom Piotra, przy bramie, w takim ładnym ogródku jest ładny posąg, statua Jezusa, leżącego na takiej parkowej ławce z desek zwykłej, owiniętego płaszczem z gołymi stopami śpiącego, prawda? Jeszcze jak to zobaczyłem pierwszy raz, kiedy lał deszcz, to było jeszcze bardziej, robiło wrażenie. Jezusa można było poznać jedynie po przebitych stopach, pewien skrót teologiczny. Jezus jako bezdomny Bóg, który szuka sobie miejsca wśród ludzi, w ludzkich sercach, być może pierwszą noc spędzał właśnie tak w Kafarnaum, prawda? Jako bezdomny. Zanim go Piotr zaprosił. Bóg bezdomny, prawda? Tak, ale też jest to ważne, że idzie też do Galilei, bo tam będą bardziej go słuchać. I myślę, że to jest też doświadczenie wielu z nas, że w tym głoszeniu Słowa Bożego bardzo wdzięcznymi, w cudzysłowie mówię, ale naprawdę otwartymi słuchaczami są ci, którzy no jakby nie mają już cienia wątpliwości, kim są. Bo ci tacy pobożni, jeszcze którzy mówią, my zawsze jesteśmy wierzący, my zawsze w Kościele, my zawsze przy Panu Bogu. Właśnie kiedy trzeba robić coś dla Chrystusa, to ich nie ma po prostu. Czy przychodzi do ziemi Zabulona Neftalego, opisanej tutaj jako lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie. Tak. To są dwie krajna śmierci. Prowincje jakby północnego Izraela, zajęte od czasów Jozłego przez te dwa plemiona izraelskie, synów Jakuba, Izraela, Zabulona i Neftalego, czyli teren właśnie na zachód i na północ od Jeziora Galilejskiego. A te określenia droga ku morzu, za Jordanię, Galilea, Pogan, to są terminy będące aluzją do podziału tych ziem izraelskich północnych dokonanego przez Asyryjczyków, którzy w VIII wieku wkroczyli na te terytoria za karę za to, że król izraelski zbuntował się przeciwko hegemonii asyryjskiej i zaczął tam knuć przeciwko niemu. Wtedy nastąpiła pierwsza taka okupacja, gdzieś 11 lat przed zupełną likwidacją tego królestwa przez Asyryjczyków. Wtedy Asyryjczycy właśnie zrobili te
prowincje, prawda, droga ku morzu, prowincja nadmorska, tutaj za Jordanię, Galilea Pogan, i nasiedlono tam właśnie pierwszą falę imigracji ze wschodu i z północy właśnie, z Asyrii. Ludność miejscowa wymieszała się z poganami i tak już właściwie zostało. Plus jeszcze szlaki komunikacyjne i handlowe. Biegnące z Syrii brzegiem jeziora w stronę Morza Śródziemnego. Bardzo ważne. Czyli też bardzo ważna trasa. Tak, tak. I to nam pokazuje, jak dzisiaj tak samo Jezus chce być na tych ważnych szlakach dzisiejszej historii, nie? On, mamy świat trochę wymieszane chrześcijaństwo z pogaństwem, z coraz większą przewagą elementu pogańskiego. Tak. Te szlaki komunikacyjne, nie tylko geograficzne, ale także wirtualne, ten szósty kontynent, czyli świat wirtualny, internetowy, komunikacja cyfrowa. I te ciemności duchowe, które panują, i wiadomo, handel i tak dalej, praca wypełniająca ludzkie życie, gdzie nie ma miejsca dla Boga za bardzo dzisiaj, prawda? Mamy współczesną Galileę Boga. Stąd mamy tą trzecią niedzielę jako tą niedzielę Słowa Bożego, żeby pokazać, jak ważne jest słuchać Jezusa Chrystusa. Jak nie można mieć tego światła i ujrzeć tego światła bez słuchania Słowa Bożego, bez tej też intymnej relacji z Chrystusem, nie wydarzy się to, właśnie, o czym mówi druga część dzisiejszej. Czy mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło? Jeżeli Jezus mówi, Ewangelia dzisiejsza mówi dalej, 17 werset, że odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się. Co to znaczy nawracajcie się? Metanoeite. Najpierw to znaczy chyba zwrócić się ku Jezusowi, który woła w moją stronę. Udzielić, jakby dać mu pewną uwagę, prawda, zacząć go słuchać, nie? By potem zobaczyć, że moje życie wymaga gruntownego, jak to mówią Amerykanie, U-turn, czyli takiego zakrętu w kształcie litery U o 180 stopni. Ale nawrócenie i to wołanie, nawróćcie się, często odbieramy jako nasz obowiązek, że ja coś muszę zrobić, że ja się muszę teraz jakoś sprężyć, skupić w sobie. Nie, to jest odpowiedź. Ktoś mnie woła, ja się odwracam, zaczynam go słuchać, prawda? I to mnie coraz bardziej pociąga, zaczyna mi zająć. Kluczem jest pierwszy moment taki. Słuchaj, kluczem jest druga część Ewangelii, bo co znaczy się nawrócić? Jezus powiedział do Piotra: pójdźcie za mną i do Andrzeja, a uczyń was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawiwszy sieci, poszli za nim. To jest nawrócenie. Że do tej pory... jeszcze zauważmy jeden moment wcześniej. Bliskie jest Królestwo Niebieskie. Czym jest to Królestwo Niebieskie? To jest jakby istotne jeszcze, nie? Przede wszystkim Mateusz używa tego chyba ze 32 razy u siebie i to w żadnej innej Ewangelii nie ma tego terminu. Królestwo Niebieskie. I chodzi o królowanie Boga. W naszym życiu. Tak. Niebo wkracza w nasz ludzki świat w osobie Jezusa, w tym jednym, jedynym człowieku, który chodzi po galilejskiej ziemi, zaczyna głosić Ewangelię. Ojcowie Kościoła nazwali Jezusa autobazileia, czyli Królestwo Boże uosobione w Nim. Czyli światło przyszło na świat, to co od wielu tygodni powtarzamy. Ale to, co chciałem jakoś zauważyć przy tym nawracajcie się, że najpierw musi być inicjatywa Boga, czyli Bóg musi się pokazać. I, oczywiście. Bóg musi w jakiś sposób się objawić. Jasne. Odpowiedź ciągle ci mówi, jest w drugiej części, bo mówi do Piotra i właśnie on powiedział i dopiero Piotr z Andrzejem się nawrócił. Wiesz, zgadza się, ale będę się upierał, ponieważ w naszą mentalność, zwłaszcza katolicką, wbiło się, że nawrócić się to jest moja robota. Tak. I to jest moja odpowiedzialność. Tak. I to jest przodą budy, taka robota. Teraz co mam się nawrócić, więc od razu biorę cały katalog przykazań i zaczynam próbować coś zrobić. Dlatego nie? Mówię ci. To jest nieprawda. Dlatego mówię. Nawróć się to znaczy zacznij od słuchania. Początek nawrócenia jest od słuchania. A co z tego, że słucham? Jak to z tego? No patrz. Jeżeli masz Ewangelię znowu Janową, trzeci rozdział, końcówka, rozmowy z Nikodemem, kiedy Jezus mówi, że
ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło. Tak, dlatego trzeba słuchać, żeby zobaczyć te zostali w swoich grzechach. Owszem. Co to znaczy? To znaczy to, że jeżeli nie słucham Słowa Bożego, nie jestem przy Chrystusie bardzo realnie i konkretnie. Co zrobić, żeby słuchać? Trzeba właśnie głosić, zbierać naszych parafian w grupy uczniów Chrystusa i siąść. No dobrze, i ale jest, słuchać. Prawda jest też taka, że... Prawda jest taka, że niedzielne zgromadzenia już nie wystarczają. Nie. Wiesz, o co się upieram? Nie. Upieram się o to, że nie każde głoszenie jest objawianiem Chrystusa. A to jest co innego. Wiesz, słuchaj słowo. Ale człowieku, weź słuchaj słowo. Jak? Jeżeli ja głoszący nie jestem, nie potrafię objawić Chrystusa. Owszem, to dlatego chcę powiedzieć, nasz kolega, do naszych kolegów księży, nawracajcie się, kochani, bo ci, którzy pierwsi mają być głosicielami Królestwa Niebieskiego, mamy być no bo żeby wiesz, żeby oni poszli, to nie było nie? ich pierwsze spotkanie. To powiedz wyraźnie. To nie było pierwsze spotkanie Piotra, Andrzeja, czy Jakuba. A skąd wiesz? Tego my nie wiemy. Nie było. Mateusz ukazuje je jako pierwsze. Zdecydowanie. Ale nie, to tak. Już nieważne, to już nieistotne. Gdybyśmy poczytali całe, wszystkie cztery Ewangelie, znajdziemy, że to nie było pierwsze. Dobra, ale okej. Dla nas dzisiaj... Pytamy się dzisiaj, co nam chce powiedzieć Mateusz, nie? Który najpierw wkracza w ten świat, zaczyna głosić do wszystkich, a potem następuje taki zoom, prawda, skrócenie perspektywy bardzo mocne do osobistego spotkania dwóch z Jezusem, prawda? Osobistego bardzo. Niektórzy słyszą i podążają za Jezusem, większość niestety nie, prawda? I wiemy, że Kafarnaum jako zbiorowość odrzuciła Jezusa, czy go raczej zignorowała, prawda? Te tłumy przeszły, uzdrowienie, ktoś tam został wyegzorcyzmowany, była wielka sensacja w miasteczku przez jeden dzień, potem jeszcze wielokrotnie, kiedy Jezus się pojawiał, był sensacją, ale oni się nie nawrócili, prawda? Przeszło jak słomiany ogień, została tylko garstka uczniów przy nim, którzy wrócili do tej Galilei i zaczęli je dalej po zmartwychwstaniu Jezusa już ewangelizować. O ile dobrze... I powstały w Galilei mocne wspólnoty chrześcijańskie, tak. W Kafarnaum też. O ile dobrze jakoś do domu Piotra, prawda? To najpierw mamy ten egzorcyzm, który miał miejsce w synagodze w Kafarnaum, potem, kiedy Jezus wrócił złego ducha z człowieka, potem Piotr zaprosi Jezusa do swojej teściowej, do swojego domu i tam zobaczył uzdrowienie teściowej i te mnóstwo ludzi, którzy cała okolica się zeszła, a dopiero w następstwie będzie to powołanie tych apostołów. Dobrze, ale to już zostawmy, naprawdę, Robert. Ale dzisiaj pytamy się, co ma nam do powiedzenia Mateusz. Mateusz i koniec. I dlatego dziś mamy niedzielę Słowa Bożego. Weź powiedz, jakim sposobem ci rzucili swoje narzędzia pracy, ojca i poszli za Jezusem. Bardzo proszę. Jezus pierwszym razem. Przeszedł przez ich życie. Tak. Jezus na nich spojrzał, to spojrzenie ich jakoś dotknęło. Zostali wybrani, że tak powiem. Jezus, tak jak Abrahamowi, rzucił im wyzwanie z obietnicą. Pójdźcie za mną, czyli zechciejcie się stać tak jak ja, a uczynię was łowcami ludzi. Mówimy wiele razy. Oni inaczej. Musieli coś nie. zostawić. Ci dwaj, pierwsi, Piotr i Andrzej, zostali zdefiniowani jako rybacy, prawda? Więc związani z tym miejscem, przywiązani do Kafarnaum. Dwa razy wspomniane są ich sieci. Musieli. Jezus pociągnął ich na tyle mocno, że przezwyciężył ten związek z pracą, w której nie było miejsca na nic nowego, innego. Jeszcze mocniej byli związani Jakub i Jan ze swoim synem Zebedeuszem, który jest wspomniany trzy razy. Można powiedzieć ojcem. Językiem chemicznym taki związek trójwartościowy, bardzo silny, prawda? Siła przyciągania Jezusa była na tyle mocna, że potrafili wyskoczyć z tej orbity, prawda, w której było wszystko uporządkowane, mieli zaplanowane życie, ojciec umrze, oni będą prowadzili i rozwijali rodzinny biznes, nic więcej się nie wyznali. Tymczasem Jezus nie niszczy ich tożsamości, ale nieskończenie poszerza jakby ich perspektywę, ich właśnie tożsamości i powołania. Kontynuując tą myśl i łowcy ludzi. Teraz to złączymy w jedno.
Chciałeś powiedzieć, że nawracajcie się, to jest droga nawrócenia. Proces. To nie jest jedno tylko oczywiście wydarzenie, ale są... Tak jak moje, twoje powołanie. Tak jest, ale tutaj ten proces ma swój początek, nie? I dzisiaj Mateusz o tym mówi, to jest bardzo ważne. Jezus woła, On daje życie nowe, daje ducha i daje taką obietnicę, że to przerasta wszelkie ludzkie kalkulacje i te sposoby życia, że człowiek jest w stanie, jest fizycznie w stanie nawet to zrobić i psychicznie, że zostawia właśnie ojca, dotychczasowe swoje życie, wszystkie swoje plany i jest gotowy pójść tam, gdzie Jezus go woła. Bo to nawrócenie jest związane właśnie z tym, że odkrywam nowe życie w Chrystusie i nawet gdybym był... wrócił do tej łodzi, do tych sieci, już nie będę tym samym rybakiem, nie będę ten sam sposób łapał, nie będę w ten sposób pracował, będę innym człowiekiem, nie? Który szuka... Jego życie nabiera zupełnie nowego wymiaru, otrzymuje inny cel. Szuka woli Bożej i ją wypełnia. Czy jak dzisiejszemu światu, który jest podobny, pogański i nie wie, że żyje w cieniu, w mroku śmierci, że... Co mamy zrobić? Kochani, mamy zostawić swoje łodzie i siecie i pójść za Jezusem. Razem ze swoim bratem, bo ta relacja tak. Pozioma czyli jest bardzo ważna. To jest magnes. We wspólnocie. Prawda? I druga rzecz, to, o której mówi też papież Franciszek i Jan Paweł II o tym też mówi, Benedykt też o tym mówił, że trzeba zmieniać, rzucić sieci i łódki, czyli do tej pory w jaki sposób łapaliśmy naszych wiernych, w cudzysłowie mówię, jak Kościół miał swoją misję i ma wypełniać nadal, ale inne narzędzia mają być, które daje Duch Święty. Mamy to rozpoznawać, o to się modlić i o to Pana prosić. Żegnamy bez bracia. Ta Ewangelia jest otwarta. Tak. Mam niedosyt. No właśnie o to chodzi. Dlatego Duch Święty mam resztę do powie. Ksiądz Sławek Laskowski, ksiądz Józef Maciąg. Do zobaczenia. Do zobaczenia.